W dzisiejszym odcinku z Polskiej Republiki Kozackiej zobaczycie zmierzch nie jednego, a dwóch imperiów oraz narodziny potężnej Rzeczpospolitej. Polska w XVI wieku zdecydowanie jest jednym z najpotężniejszych krajów na świecie, mimo to osmańskie zagrożenie wciąż rośnie i nasza wschodnia granica pozostawia wiele do życzenia. Jest to kraj dobrobytu z naprawdę potężną armią i niezłymi dowódcami, a zwłaszcza potężną husarią oraz kawalerią kozacką. W kraju powszechnie też panuje zadowolenie stanów, które wspierają swojego władcę, a obecnym władcą naszej pięknej republiki jest Bartłomiej Sobieski, który już rozpoczął na terytoriach na przykład wschodnich i zachodnich Prus promować kulturę polską. Tak samo zaczął promować kulturę polską na terytoriach litwińskich, a jeżeli idzie o kulturę na dawnych terytoriach litewskich, tutaj promowana jest kultura Rusi. Tylko w tym wypadku wciąż niektóre prowincje należy nawrócić na protestantyzm. Ale dlaczego Bartłomiej tak postępuje? A to dlatego, że tylko i wyłącznie kultury, które cieszą się akceptacją i zaufaniem władcy, mają prawo do wystawienia regimentów husarii. A to jest naprawdę wyrąbista kawaleria. No i niestety nasz władca, jak każdy władca imperium, musi zdecydować, które kultury będą dominować. A marzeniem naszego władcy jest wystawienie pełnej, całej armii skrzydlatej husarii, która będzie rozbijała szeregi naszych przeciwników. Lekka jazda kozacka będzie raczej naszym wsparciem. Wysłano też dyplomatów do elektorów Świętego Cesarstwa Rzymskiego w celu poprawiania relacji z nimi i ustanawiania późniejszych sojuszy. Cesarstwo jest słabe i to jest dobry moment na jego rozwiązanie. Tym bardziej, że terytoria niemieckie są całkiem bogate i będzie gdzie szerzyć kulturę polską. Polska armia, jeżeli nie walczy, to na pewno się szkoli, żeby zwiększać profesjonalizm naszej armii, który obecnie jest dość niski. Tak samo jak jeszcze w niższych cenach są gry na Enebie, z tym kodem przez jeszcze 5 dni wiele najnowszych produkcji dostaniecie po bardzo niskich cenach. Link jak zwykle w opisie. Rozbudowano port w Gdańsku, który stał się bramą Polski na handel morski. Trochę nas to wzbogaci. W celu szybszego nawracania ludności białoruskiej na religię protestancką wprowadzono specjalne edykty. Kwestie ekonomiczne. Myślę, że pójdziemy w rozwój podejścia markantalistycznego. Wolny handel, wolne żarty, tylko i wyłącznie eksport. I te reformy znacząco zwiększyły wpływy z naszego handlu. No i udało się. Dzięki działaniom naszej dyplomacji Polska zawarła sojusze z elektorami w Holy Roman Empire oprócz dwóch krajów, Czechy oraz Monachium. Na szczęście to księstwo jest sojusznikiem Austrii, a Czechy, jeżeli zostaną zaatakowane przez Polskę, wezwą do obrony cesarza, a ten wezwie Monachium. Dlatego polskie wojska przestały trenować, iż zaczęły szykować się do zbliżającej się wojny. Rozwój przemysłu poligraficznego. Zdolność do masowej produkcji słowa pisanego zrewolucjonowałoby rozpowszechnienie informacji i pod wieloma względami wczesne społeczeństwo nowożytne jako całość. Tak, w Polsce wszystko się zmienia. Jest to dobry moment na wypowiedzenie wojny Czechom 2 stycznia 1550 roku przy pomocy Francji. Żeby upokorzyć cesarza i zniszczyć tą instytucję zwaną Imperium Świętego Romana, polskie wojska muszą zająć następujące prowincje. Zdobyliśmy i spaliliśmy nową stolicę czeską, żeby następnie ruszyć na stolicę Monachium. Cesarstwo jest słabe i podzielone, większość to już protestanci oraz kalwiniści. Sam Wiedeń pada bardzo szybko, nasze armie z husarii mogą ruszać na kolejną stolicę. Mimo wszystko jedna armia musi cofnąć się na Krym, żeby stłumić te buty, które wykorzystały okazję, że nasze wojsko nie znajduje się w Polsce. A polska husaria pod dowództwem Jana Kazimierza Herbuta próbuje przechwycić wojska sojusznicze naszego wroga, które dopada i rozbija bez większego problemu. Czeska populacja naszego kraju chyba wspiera wojnę, bo wydaje z tej okazji bal. Wraz z upadkiem stolicy Moguncji, Święte Cesarstwo Rzymskie stało się tak słabe, że władca Polski formalnie je rozwiązuje. Następuje koniec Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wraz z upadkiem Wiednia arcyksiąże Frank Karol I musiał pogodzić się z ostateczną porażką z rąk wojsk polskich. W roku 1551
I niegdyś prestiżowy arcyksiąże podpisał abdykację z tronu Świętego Cesarstwa Rzymskiego i zwolnił wszystkie państwa carskie i urzędników z ich przysięgi i zobowiązań wobec Imperium. Imperium w końcu położyło się na zasłużony spoczynek. Jako że konflikt z Czechami się przedłuża, bo z nieznanych nikomu powodów Wielka Brytania postanowiła ich wesprzeć, no to żeby polskie wojska się nie marnowały, nasz władca wysyła je na podbój Moskwy. W końcu mamy sporo roszczeń. Niestety wojska moskiewskie jak zwykle uciekają tylko i wyłącznie przed wojskiem polskim, ale to może z tego powodu, że jest ich naprawdę mało. Nasz wielki marszałek Stefan rozwiązał też sojusze z dawnymi elektorami cesarstwa niemieckiego, bo na co komu tak słabi sojusznicy. I niestety po tej porażce Moskwa zbankrutowała, ale dużo terenów w Polsce oddała. Nowo zdobyte terytoria z kulturą moskiewską są totalnie palone i orane. My tej kultury w naszym kraju nie chcemy. Za to kultura nowogrodzka jak najbardziej nam pasuje. Przecież to byli kupcy. A zrabowane dobra w ten sposób wykorzystano do rozwinięcia portu w Rydze. A kapitał moskiewski zainwestowano w budowę sądów w całej Rzeczpospolitej. Kultura nowogrodzka staje się kulturą akceptowalną w imperium. Upadek Wiednia. Kto by się tego spodziewał? W międzyczasie Polska usuwa wreszcie Litwę z mapy, co w sumie wreszcie powoduje, że mamy dość ładny napis. Tymczasem nowym marszałkiem Polski stał się Henryk Krasicki. Niestety był on dość chciwym władcą. Był on tak chciwy, że doprowadził do wojny z Imperium Osmańskim pod pretekstem zabezpieczenia dawnych węgierskich terytoriów. No w końcu tutaj wiara chrześcijańska wciąż jest i trzeba ją chronić przed wpływem sunnickim. Dlatego ten konflikt zyskał usprawiedliwienie w oczach ludu. Dwie mniejsze armie uderzyły na Węgry w celu ich zabezpieczenia, gdzie węgierskie armie zostały rozbite totalnie. Polskie zastępy husarii ruszyły prosto do Konstantynopol, a wojska pod dowództwem Zygmunta Kazimierza ruszyły na Kaukaz celem jego zabezpieczenia. Ale jednak wojska osmańskie się pojawiły i dojdzie do bitwy pod Dagestanem? Derbent? No, w której zadajemy naprawdę spore straty. Ciekawe, mogę zawierać osobny pokój? Jest mi to jak najbardziej na rękę. Czas na większą bitwę z Imperium Osmańskim. Niestety na dość niekorzystnym dla nas terenie, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Tutaj straty ponieśliśmy. Hurdur Husaria! Totalnie zanihilowana armia osmańska. A wojna z Imperium Osmańskim zakończyła się wielkim sukcesem Polski. Odzyskaliśmy Wołoszczyznę, zabezpieczyliśmy resztę Krymu, a jak i do skarbca polskiego trafia sporo pieniędzy. A przeciwnikowi zadaliśmy druzgocące straty. Państwo polskie zaczęło poprawiać relacje ze Wolgastem aż do momentu uczynienia go pomniejszym wasalem. Podobnie postąpiono z Rügen, która jest piracką republiką, która ewidentnie nie piraci. I było to przygotowanie do inwazji na Brandenburgię, której dosłownie cała armia została zamknięta na wyspie Rügen. Tak polska flota handlowa blokuje jej przejście. A następnie polska husaria uderza na tą armię. No trzeba przyznać, że mają niezłą armię, która i tak czy siak jest całkowicie niszczona. Na kolejne idee polski władca wybiera idee religijne w celu szybszego nawracania podbitych terytoriów oraz tańszego szerzenia tam kultury polskiej. W międzyczasie polska flota handlowa topi brandenburską flotę wojenną i zdobywa jeden ciężki okręt. Po upadku Sztokholmu polska armia toczy bitwę pod Daleskogen ze Szwedzką, gdzie również totalnie ją rozbija. Jednak Szwedzi nie są celem w tej wojnie, ponieważ prawdziwym celem jest osłabienie Brandenburgii, odbicie Łużyc dla Polski, wypuszczenie Szczecina, który z wdzięczności zawiera sojusz z Polską, a później możliwe, że połączą te dwa kraje więzy wasalne. W 1575 roku Polska musi wykorzystać, że na tronie moskiewskim zasiada dość słaba władczyni, dlatego wypowiada jej wojnę w celu podbicia kolejnych terytoriów z kulturą nowogrodzką. Poza tym zainwestowano w na terytoriach dawnej Wołoszczyzny w postawienie potężnego bastionu i dawne terytoria czeskie oraz węgierskie zostały przyłączone do Rzeczpospolitej. Zapadła też decyzja o ustanowieniu nowych stanów z niską autonomią na terytorium Węgier oraz całych Czech. Wojska moskiewskie jak zwykle na widok zbliżającego się wojska polskiego uciekają na Syberię. Ale mimo wszystko udaje się polskiej husarii stoczyć bitwę pod Archangelskiem z wojskiem moskiewskim, totalnie je anihilując. I tak oto Polska zyskała dostęp do Morza Białego, odcinając Moskali od tegoż morza i zabezpieczając południową granicę przed ewentualną inwazją osmańską. Tak
potężny kraj nie mógł być już dalej nazwany tylko i wyłącznie Polską, w końcu jest to kraj wielu kultur. Mimo iż polska kultura naprawdę była propagowana, dlatego stworzono nowe ciało polityczne zwane Rzeczpospolitą wielu narodów, co pozwoliło stworzyć kraj z nowymi, potężnymi ideami. Od systemu folwarkowego do korzystania z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który swoją drogą został tu już zbudowany, więc nadal Rzeczpospolita miała naprawdę potężne militarne idee, połączone z ekonomicznymi. A był to kraj naprawdę potężnej prosperity, a przed Polską stanęły nowe możliwości ruszenia dalej jeszcze na wschód, po zabezpieczeniu Litwy ruszenia dalej na zachód i zabezpieczenia portów pomorskich, może odtworzenia również dawnego Imperium Bizantyjskiego, oczywiście pod panowaniem Polski. Na terytoriach z kulturą białoruską wprowadzana jest kultura polska, na terytoriach z kulturą riazańską propagowana jest kultura Rusi. Polski władca skuszony wizją odtworzenia Imperium Rzymskiego, tym razem polskiego, wypowiada wojnę Imperium Osmańskiemu. Armie złożone z Husarii ruszają na Konstantynopol, a pozostałe ruszają w celu zajęcia Bałkan. Jak i jedna armia rusza w kierunku Kaukazu. Może tym razem sułtan poprowadzi armię przeciwko nam? Chociaż może jakieś mniejsze potyczki będą miały miejsce. I tak oto sułtan zebrał swoje armię pod Konstantynopolem, a nasza lekka jazda na tą armię uderza. Wow. Wojska sultańskie naprawdę nie mają z nami żadnych szans. Coś mi się wydaje, że wojska sultańskie jakoś tak się poddają, czekają na przybycie husarii. Nieważne, że 2 minusy podczas bitwy, i tak ich rozbijamy. I tak oto w wyniku tej wojny Polska zdobyła wszystkie swoje roszczenia plus bardzo ładny zapas pieniędzy od sultana. Straty podczas bitwy znikome. No, spalenie Konstantynopola trochę punktów nam daje, ale za zdobyte pieniądze będzie trwała naprawdę spora rozbudowa manufaktur w całej Rzeczpospolitej. A Polska staje się największym imperium na świecie. Jeżeli lubicie, jak tworzę potężne imperia, zobaczcie ten odcinek z Cesarstwa Francuskiego, gdzie przywracam Napoleona na tron francuski i ruszam na podboje Europy.